Jeszcze ostatni głos, proszę. No nie można tak zamykać dyskusji, że zamykamy dyskusję i głosujemy, bo RIO dokonało analizy, panie radny Stasiulewicz. No musimy popatrzeć na, mimo wszystko, na te słupki, bo są wzrosty w dochodach o 5%. To są nierealne rzeczy, które były zaproponowane na początku roku i które niestety doprowadziły do deficytu 16 milionów złotych. Proszę bardzo. Powiem jeszcze raz. Ja było chyba 10 sekund. Powiem jedno. Ten deficyt był od początku planowany. No jak naprawdę nie rozumiem. No przecież ten budżet od początku zakłada deficyt. No takie są budżety. I w czym tu sprawa? Ja panu krótko odpowiem, w czym sprawa, że deficyt pokrywany jest cały czas z kredytów. Jeden deficyt pokrywany jest kolejnym kredytem przez kolejne lata i dlatego potrzebna jest ta dyskusja. Dziękuję bardzo. W głosach dyskusji przystępujemy do odczytania projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 maja w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Ostródy za 2011 rok. Na podstawie artykułu 18 ustawy 2 punkt 4 i artykułu 28a ustawy 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z dnia z 2021 roku numer 142 pozycja 1591 z późniejszymi zmianami oraz artykułu 271 ustawy 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dziennik ustaw z 2009 numer 157 pozycja 1240 z późniejszymi zmianami. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem burmistrza miasta Ostródy z wykonania budżetu za 2011 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, informacją o stanie mienia gminy miejskiej Ostróda i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ostródzie, Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się absolutorium burmistrzowi miasta Ostródy z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań radnych, panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Ostródy za 2011 rok? Proszę o podniesienie ręki. Trzynaście głosów za. Kto jest przeciw? Siedem. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że absolutorium udzielono burmistrzowi miasta Ostródy za 2011 rok. Głosami 13 za, 7 przeciw, przy jednym wstrzymującym. Dziękuję bardzo. Zarządzam 10 minut przerwy. Prosimy o ciszę na sali. Kontynuujemy nasze dzisiejsze obrady. Przechodzimy do porządku obrad, do punktu numer 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 20/98/2012 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 10 lutego 2012 w sprawie zamiaru likwidacji zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostródzie. O zreferowanie tego projektu uchwały proszę panią Bożenę Ratajczyk, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, w związku z tym, że burmistrz miasta Ostródy nie podejmował żadnych dalszych czynności prawnych wynikających z realizacji postanowień zawartych w uchwale z dnia 10 lutego 2012 roku, dziś przedkłada do Państwu projekt uchylający uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji zespołu szkolno-przedszkolnego. Dziękuję bardzo. Czy są głosy w dyskusji?
Tak. Ja wracam do pytania. Panie burmistrzu, co to spowodowało takiego, że pan taki projekt uchwały przedstawił? Państwo pamiętają, że panie przewodniczący, Wysoka Rado, jaki był nasz zamiar? Myśmy tutaj zaproponowali środowisku z osiedla plebiscytowego, że jeśli było już stowarzyszenie, które no niestety nie znalazło odpowiedniego klimatu do tego, żeby przejąć tę szkołę, zaproponowaliśmy środowisku, żeby utworzyło stowarzyszenie i żeby ich główny postulat, ten, który satysfakcjonuje rodziców, bo tutaj o rodzicach i dzieci, których mowa, żeby szkoła pozostała w tym samym miejscu, żeby utworzyli stowarzyszenie w takim, jakim chcą, w składzie osobowym, z takimi autorytetami, jakie uznają i tak dalej. No to się nie stało, powstało wprawdzie stowarzyszenie, ale ono ma raczej charakter, czekaliśmy na to, charakter wspomagający, ale to nie o to chodzi. Chodziło o to, żeby stworzyć stowarzyszenie, które byłoby gotowe przejąć tę szkołę. Myśmy od powstania tego stowarzyszenia uzależnili wówczas no, dalsze kroki. Klimat, który powstał dodatkowo, referendalny i wśród tej szkoły, bo tam się koncentruje to wszystko, co dotyczy, czy dotyczy referendum, no nie sprzyjał w ogóle rozwiązaniu tej sprawy, bo o tę sprawę chodziło, a potem się okazało, że chodzi zupełnie o co innego. W tym, w każdym razie dodatkowo klimatu nie było, a poza tym to, co przeważyło tutaj, jeżeli chodzi o moje stanowisko, to rozmowa z mieszkańcami, z trójką obywateli osiedla plebiscytowego, których ten stan zawieszenia jakby irytował. I mówi, nie możecie podjąć jasnej uchwały, która by nam wyjaśniła to wszystko. Bo my się nie znamy tam na procedurach, co jest, że jak tam burmistrz czegoś nie zrobił w terminie, to uchwała jest bezprzedmiotowa. W związku z tym ta uchwała ma jakby potwierdzić to, że rok 2012-2013 w szkole podstawowej numer 5 ma się toczyć tym samym rytmem, czy w ten sam sposób jak do tej pory, czyli organem prowadzącym ma być samorząd i pod tym względem nic się nie zmienia. I to chcieliśmy jakby zaznaczyć i podkreślić, żeby no, znaczy, żeby te różne opinie, czasami różnego rodzaju pogłoski, plotki no, przestały funkcjonować. Chodzi o to, żeby zainteresowani rodzice, żeby mieli jasność co do stanowiska Rady w tej sprawie i tyle wyjaśnień moich. Dziękuję bardzo. Są głosy w sprawie. Pani, kto był pierwszy? Pan radny Kierozalski, proszę bardzo. Szanowni Państwo, historia tej uchwały dość dobrze soczewkuje sposób działania obecnej władzy. Ja chciałem zwrócić na kilka, bo ta uchwała została podjęta bez szerszego uzasadnienia, bez przygotowania, w konflikcie społecznym. Ona od początku była skazana na klęskę. Przecież już pierwsze spotkania władz miasta z mieszkańcami osiedla wskazywało na to, że ona zrodzi napięcie, że argumenty, które przedstawia władza, są nieprzekonujące, zarówno pod względem społecznym, jak i finansowym. Pchanie się dalej w ten konflikt, sprowadzanie tutaj zastępów policji, straży miejskiej, doprowadzanie do demonstracji ulicznych i w tej atmosferze, mimo próśb również posłów, żeby może przesunąć o rok tą uchwałę, tak?
naszych próśb. No jeżeli chcecie państwo podnieść, to dajmy ten termin do 2013 roku, żeby była, jak był czas na społeczną zgodę w tym zakresie. Został odrzucony. Przegłosowano to jak maszynowo, tak bym to określił, z automatu. Skutki tego no dzisiaj widzimy. No, wycofanie się z tego jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Bo to, co to oznacza? Bo co znaczy, że ktoś zmienia zdanie? To znaczy, że dzisiaj jest mądrzejszy niż był wczoraj po prostu. To nie ma tu żadnego utraty na honorze. To bardzo dobrze. Ja panu burmistrzowi dziękuję za wprowadzenie tego do porządku obrad i przedłożenie tej uchwały. Bo spokój społeczny będzie jakoś przez to, miejmy nadzieję, zachowany. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo, radna Makara. Panie burmistrzu, to co pan przed chwilą powiedział było dosyć lakoniczne, bardziej przypominało nawijanie makaronu na uszy niż formalną wypowiedź. Nie miało to nic wspólnego z pisemnym uzasadnieniem, które dostaliśmy łącznie z projektem uchwały, który pan pisze na początku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Jakoś nie przypominam sobie, że były jakiekolwiek oczekiwania. Inaczej, nie było z pana strony żadnych gestów, które miałoby w jakiś sposób pogodzić zarówno skłóconych rodziców, skłóconych radnych, jak i skłóconych mieszkańców miasta. Panie burmistrzu, jeżeli pan się wycofuje dzisiaj z tej uchwały, to po co było obrażać radnych, obrażać mieszkańców miasta, obrażać grupę referendalną? Jeżeli dobrze zrozumiałam, to na początku wypowiedzi pan coś zasugerował, że nie było klimatu. Przepraszam bardzo, ale prawo nic nie mówi o tym, że klimat czemuś tam nie sprzyja, więc nie ma możliwości albo uprawnień do podejmowania takiej uchwały. Jakoś nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek artykuł prawny mówił o tym, że nie ma klimatu do czegoś tam, klimatu czego pogodowego. Nie mam pojęcia, o czym pan tutaj powiedział. Niejednokrotnie zarzucał pan radnym, że wypowiadają się tak, że pan nic nie rozumie. Panie radny, ja dzisiaj nie, no, panie burmistrzu, przepraszam, ja nie zrozumiałam, co miał pan na myśli, tłumaczyć tak w bardzo spokojny sposób, że pan wycofuje się z tej uchwały. W opinii publicznej, jak i w opinii mojej, nie miał pan na dzień dzisiejszy innego wyjścia, a uchylanie czegoś, kto i tak jest martwym przepisem, zarządzeniem, jest po prostu śmieszne. Konieczne, aczkolwiek dowodzi to tylko temu, że niepotrzebne były te wszystkie konflikty. Dziękuję bardzo. W uzupełnieniu wypowiedzi kolegów moich przedmówców i koleżanki, chciałabym panu pogratulować sukcesu. Tylko w tym uzasadnieniu, w którym tak dumnie jest napisane, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, cytuję, zabrakło jednego słowa. Przepraszam te osoby, które były na sali, tą matkę niepełnosprawną dziecka. Zabrakło również czegoś takiego, panie burmistrzu, co się u pana bardzo rzadko zdarza. Po prostu powiedzenia słowa przepraszam mieszkańcom całego tego osiedla za zadymę, którą pan zgotował w miesiącu lutym. Dziękuję bardzo. Radny Stasiulewicz, proszę bardzo. A ja chciałbym powiedzieć tak. Rzeczywiście mieszkańcy mogli poczuć się zbulwersowani. I to myślę, że po części jest wina i pana burmistrza, i radnych, którzy przegłosowali tą uchwałę. Dlatego, że powiem państwu dlaczego. Nikt się nie spodziewał tego, że ludzie, którzy potrafią rozumieć uchwały, między innymi opozycyjni radni, wykorzystają stwierdzenie uchwała o likwidacji. Tak naprawdę ta uchwała o likwidacji jest uchwałą, która dąży do przekształcenia. Przekonano ludzi, że chcą im zlikwidować szkołę. I wszystko, i się zaczęło, proszę państwa. I to jest rzeczywiście, w tej chwili jest czas na to, żeby tym ludziom powiedzieć dokładnie, że likwidacja nie oznacza likwidacji, tylko przekształcenie. Ja śmiem stwierdzić, jestem przekonany, że przekształcenie szkoły w szkołę, która będzie prowadzona przez inny podmiot, służy tylko i wyłącznie tym dzieciom. Dlatego, że naprawdę te dzieci dostaną więcej, w moim przekonaniu, niż w tej chwili w szkole samorządowej, gdyby się to przekształciło. Problem wyszedł tylko taki, że proszę państwa, chwycono się tego stwierdzenia.
o likwidacji szkoły. I ja nie rozumiem tych mieszkańców, dlatego że, proszę Państwa, jak ja bym był kimś, kto jest mieszkańcem i mówią mi, że chcą mi szkołę zlikwidować i jest tak napisane, uchwała o zamiarze likwidacji szkoły, to jest to proste. Tylko że zagrano politycznie. Potrzebne było chwyty, żeby zrobić referendum, bo państwa dążenia do władzy przerosły czasami pewne zdroworozsądkowe zachowania. Dziękuję. Proszę, radna Makara ma głos. Wracając do wypowiedzi radnego Sosiewicza, gratuluję chwytu nie poniżej pasa, chwytu przed referendalnego, bo w moim mniemaniu ten zamiar uchylenia tej uchwały to jest typowo po to, żeby się zwyczajnie, mówiąc potocznie, podlizać mieszkańców miasta, bez mówienia oczywiście słowa przepraszam. To po pierwsze, a po drugie jeszcze w moim mniemaniu. Panie burmistrzu, proszę mi powiedzieć, bo ja sama teraz nie wiem. Radni, którzy pobierają pana działalność, mają większość w radzie, więc ja chciałabym wiedzieć i na pewno zgromadzeni rodzice także chcieliby wiedzieć. Jeżeli nie będzie tej uchwały o zamiarze likwidacji szkoły, to co będzie dalej? Bo to, co pan napisał, że szkoła będzie w dalszym ciągu funkcjonowała tak jak na dotychczasowych warunkach, to nikt nie ma pewności, czy znowu radni nie wyskoczą z jakimś tam dziwnym pomysłem, który znowu okurza się bublem prawnym i znowu będziemy musieli debatować nad czymś, co nie ma kompletnego sensu. Chwilę odpowiedzieć. Proszę, pani burmistrz. Pani radna, chciałem powiedzieć, no tak na dobrą sprawę, w sprawie następnych tych lat szkolnych, trudno powiedzieć, może przyjść zarządzenie, może ulec nowelizacji ustawa oświatowa, wiele innych elementów. To, czego możemy być pewni, bo my organizujemy rok ten najbliższy, tak jak w innych szkołach, ja się do tego odnoszę. Teraz byłoby strasznym uzurpowaniem sobie prawa, prawda? O nie, teraz w tej uchwale od 2012 po wsze czasy ta szkoła będzie funkcjonować. Mogę to powiedzieć, za co? Mogę gwarantować. Mogę gwarantować. To nic więcej nie oznacza. Ponadto, że rok przyszły będzie, szkoła będzie w tym samym kształcie. Jeżeli państwa dziwią naprzeciw oczekiwaniom społecznym, to ja wyraźnie powiedziałem, że potrzeba informacji jest też potrzebą społeczną. Ja na to odpowiadam. Ludzie nie wiedzieli, nie mając przekazu tutaj z Rady Miasta, nie mając przekazu, czy będzie tak, jak niektórzy nauczyciele i tak dalej mówią. W związku z tym miał być czytelny sygnał. Oczekiwania społeczne to jest potrzeba rzetelnej, wiarygodnej informacji. Taka informacja popłynie stąd, jeżeli zostanie ta uchwała przegłosowana i o to tylko chodziło. Bardzo niedawno spotkałem się z tymi opiniami i wyraźnie to mówiłem, że czyli wiele osób sądzę, no po prostu nie wie, jak to ma być. Jest dezinformowana, wiele różnych jakichś pogłosek na ten temat sądzi, a jednak ona będzie zlikwidowana i tak dalej, i tak dalej. Także nic ponad to, ani drugiego, ani trzeciego, ani piątego dna się proszę w tym nie doszukiwać. A pani wszystkie tamte supozycje inne i tutaj w moim kierunku pozostawiam bez komentarza. Radna Bilińska, proszę bardzo. Ja chciałam do pana burmistrza zadać merytoryczne pytanie, ekonomiczne. Co pana skłoniło, że w wydatkach majątkowych w oświacie zapisane na ten rok jest 0,50, tak, wskaźnik, przy budżecie miasta jest to kwota 5 milionów 750 tysięcy. Jest to wskaźnik niższy od zaplanowanego, który był w roku ubiegłym, dokładnie o 2,5%. I mimo wszystko utrzyma pan tą szkołę. Więc czym pan kierował się? I moje drugie pytanie, bo dużo pan mówi, że pan obiecywał i dotrzymywał pan obietnic. Ja bym chciała się spytać, czy pan dotrzyma te swoje obietnice, tak jak dotrzymał pan obietnic dotyczących Centrum Pobytowego w Ostródzie Euro 2012? No wie pani, tak mi przykro, że ja nie wiem, w jaki sposób do pani dotrzeć, ale to musi pani uruchomić
swoją wolę. Niedawno odpowiadałem prasie, już odpowiem, chociaż nie dotyczy to tego tematu. Oczywiście chciałbym bardzo pani mnie dokuczyć, oczywiście chciałbym, żeby była tutaj ekipa, ale to, co było w mojej kompetencji, w naszych moich współpracowników, zostało zrobione. Jak ktoś mnie pyta o euro, to w kwestii euro 99% osiągnęliśmy, bo euro to jest błyskotka, miesiąc czasu i tego nie ma. Natomiast ten stadion już od wielu miesięcy, od ponad pół roku, daje radość ludziom, ludzie przychodzą gremialnie na ten stadion i o to chodziło. Dzięki euro ten obiekt powstał, dzięki euro. Mówiłem to wielokrotnie, gdyby nie wykorzystać tej idei czy tej imprezy, do tego nie mielibyśmy możliwości zbudowania tego. Więc w związku z tym, nawet dzisiaj w gazecie jest pytano mnie na ten temat. My jako Ostróda już euro wygraliśmy, niezależnie jak polscy piłkarze zagrają. My wygraliśmy. Bez euro tego obiektu nie było. I to było najważniejsze zadanie naszego samorządu, bo w innych okolicznościach tego obiektu byśmy nie postawili, nawet podobnego obiektu. Także wyjaśniam. Druga sprawa, dotycząca ta pierwsza, ale druga, którą chcę poruszyć. Kwestia oświaty. Ja tylko powiem krótko. Po dawnych czasach odziedziczyliśmy 6 szkół i tkwimy w tym nadal. Dzieci mamy, któryś raz powtarzam, o 50% mniej. Dzieci w szkołach, jest w każdej ze szkół, jest mniej niż są możliwości lokalowe, kadrowe i tak dalej. No jakoś trzeba za ten problem się wziąć. Jeżeli to był nieudany, to nie znaczy, że przyszły burmistrz czy przyszła rada tym problemem się nie będzie zajmować i zostawi go w takim kształcie. Na 100%. Obojętnie kto będzie. Za Dąbrowskiego, czy to będzie Dąbrowski, czy inny, to nie można tego tematu odstawić, że go nie ma. To tak jak z bolącym zębem. Nie będę o tym myślał. Jest po prostu sytuacja. 6 szkół, 50% mniej dzieci, a my cały czas w tym samym tkwimy i to generuje coraz większe koszty. W związku z tym musimy się zastanawiać, jak przejść najłagodniej, co uczynić, żeby nie generować coraz większych kosztów, żeby podnosić jakość kształcenia, zmieniając sieć placówek oświatowych, albo je przekształcając także stowarzyszenie. Mowa była i jest nadal tylko i wyłącznie o szkole numer 5. Natomiast ja powiadam, ja nie rozstrzygam tego wszystkiego. Proszę bardzo, państwo radą pozostaniecie bez względu na wynik referendum. Będziecie i tak musieli się nad tym tematem, bo można go wygrywać bardzo populistycznie i mówić tak, niech tak zostanie, zobaczymy co z tego będzie. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że już w kraju jest ponad 600 samorządów, kiedy wydatki oświatowe i wydatki na opiekę społeczną przekroczyły 100%. No zbliżają się do 100%, kiedy miasta, miasteczka, szczególnie to dotyczy, ogłosiły bankructwo. Powiadam, my jesteśmy ofiarami tego, bo powinny być, nastąpić zmiany w ustawie oświatowej, a od tego jest parlament, od tego jest rząd. Samorządy, bo przecież masowo te szkoły likwidują. Ja natomiast ze swoimi współpracownikami chcieliśmy lajtowego rozwiązania. Niech ta szkoła jest. Wszystko się zgadzam. Dobrze, tradycja i tak dalej, i tak dalej. Ale niech jest prowadzone przez stowarzyszenie. Co się stało? Mamy referendum. Nawoływano tutaj z tego miejsca wielokrotnie, że reformujmy. Reformujmy budżet. Nie ma takiej dziedziny, której nie należy reformować. Cały czas ją trzeba doskonalić, stojąc w miejscu, cofamy się. Więc przystąpiliśmy. To się nie udało. Trzeba może z innej strony do tego tematu podjąć. Może w ogóle jeszcze raz nad całą oświatą się pochylić. Coś trzeba robić. No państwo wiedzą, że jakie są wydatki oświata wraz z opieką społeczną. To jest tam bodajże 67%. No w związku z tym, myśląc o przyszłości, trzeba myśleć, jak efektywnie gospodarować
pieniędzmi przeznaczonymi na opiekę socjalną, nad tym też się trzeba zastanowić, jak efektywnie gospodarować, satysfakcjonując dzieci i rodziców, podnosząc jakość kształcenia, bo to jest najważniejszy problem, żeby dzieci opuszczając nasze szkoły sprostały konkurencji, którą napotykają, ubiegają się o szkoły ponadgimnazjalne i dalej. Więc to nie znaczy, to, że dzisiaj podejmiemy tę uchwałę, to nie znaczy, że tego tematu samorząd w ogóle, to znaczy zarzuci i nie podejmie. Nie chodzi mi tylko o piątkę. Nad oświatą trzeba, tak jak wszystkie inne samorządy w kraju robią, to nie może być temat tabu, trzeba się zastanawiać, tak jak nad każdą inną dziedziną. Dziękuję bardzo. Jeszcze krótko ad voce, czyli tak uważa pan to za zasadne, że zrównoważona strategia polega na tym, że 45% pochodzących również z kredytów, zaciągniętych kredytów, pieniążków miasta można wyrzucać w turystykę, natomiast te 0,3%, które było przeznaczone na oświatę, to jeszcze trzeba ciąć. Tak pan to uznaje, panie burmistrzu? To jest taki pana do tego stosunek? No nie wiem, wie pani, bo to jest, no to jest właśnie tak, no to idzie przekaz do tych na turystykę. Czy pani rozumie? No przecież na miły Bóg, no ile ja mam razy mówić, ja się wypowiadam w prasie, że my tworzymy profesjonalną gałąź gospodarki, która ma dawać miejsca pracy i zarobek ostrudzianom, a nie na wyrzucanie turystyki. Co, żeby blichtr był? Państwo się przekonali, ten amfiteatr tak dalece krytykowany, że się wypełnił raz już ponad miarę, a tutaj gdyby było 6 tysięcy miejsc, to wszystkie byłyby zapełnione, a może i więcej, na to otwarcie. Sami państwo zobaczyli, ktoś mówi, że za duży, jak jest za mały, to nie dałoby się na tym zupełnie zarobić i żaden artysta by nie przyjechał. To jest optymalny wymiar i tak dalej. To nie jest, jeżeli my, te obiekty powstają, mówiąc językiem wędkarza, to jest zanęcanie turystów, którzy zostawiają tu ogromne pieniądze. Ja się interesowałem tym, jak w weekend majowy tegoroczny przyjechało o 50% więcej turystów, aniżeli w ubiegłym roku. Pewnie pani w swoim rodzinnym interesie to musiała odczuć. Proszę pani, chciałem powiedzieć tak, że my tworzymy profesjonalną turystykę. Po to jest centrum targowo-konferencyjne. Ono by nie powstało, gdyby nie wiedza o tych obiektach, które będą. Nie powstałyby hotele, gdyby nie jasna i przejrzysta polityka tego samorządu. Dzięki polityce radnych i dzięki tym głosowaniom. To wszystko się zazębia. Centrum targowo-konferencyjne miało 34 lokalizacje. Wybrało Ostródę tylko ze względu na te ostatnie inwestycje, które zrealizowaliśmy. To wszystko ma logiczną całość. I mówiąc, że turystyka to są wyrzucane pieniądze, to jest inwestowanie w wielki zakład pracy. To już to widać. Na nabrzeżu widać ile ludzi, ile tych ludzi zostawia pieniędzy w gastronomii, w hotelarstwie, w sklepach. Proszę zobaczyć, co się działo na Mickiewicza w sklepach. Więc proszę pani, no trzeba złej woli, żeby tego nie widzieć, że to nie są przypadkowe inwestycje. To nie są przypadkowe inwestycje i dla blichtru. My tworzymy, wybraliśmy taką branżę, że ona jest jednocześnie efektowna, bo to ładnie wygląda. Ale to tylko chwała, bo miasto będzie ładniejsze niż hala przemysłu ciężkiego nad jeziorem. Czyli zgodnie z pana credo życiowym, tak? Bo tak rozumiem. 45% można przeznaczyć tylko na turystykę. Pozostałe rzeczy w tym mieście się nie liczą. Proszę mi pozwolić dokończyć, panie burmistrzu Socha. A pozostałe rzeczy wyglądają w ten sposób, że ten sezon turystyczny, jak już pan tak się do tego biznesu turystycznego odnosi, to trwa 3 miesiące w porywach, tak? I w związku z tym, czy ma pan pomysł na drugie 9 miesięcy, czy ono skupi się wokół tych 2 hoteli i zatrudnieniu kilku dodatkowych sprzątaczek, być może innych pracowników w formie umowy zlecenia? Proszę bardzo. Ja może tylko jedną informację pani radnej podam. Przez 7 lat tych po 2000 roku od połowy na oświatę, na inwestycje, nie mówiąc o bieżących, wydano prawie 16 milionów złotych.
Także to nie jest to, że w ogóle niedoinwestowane są placówki oświatowe. Natomiast sama pani dobrze wie, że teraz w bieżącym okresie w ogóle ograniczyliśmy pozostałe inwestycje na te najbliższe rok bieżący i przyszły, żeby złapać ten oddech po tych potężnych wydatkach związanych z koniecznością, powtarzam jeszcze, z koniecznością wykorzystania ogromnych środków unijnych. My wykorzystaliśmy w przeciągu 5 lat samych tylko środków unijnych 72 miliony złotych z zewnątrz, dane nam. I oprócz tego około 6 milionów z innych źródeł. Dziękuję. I te 400 złotych zaplanowane na malowanie w ubiegłym roku w szkole numer 5 też pan uwzględnił, tak? No i Mieszka, ja tylko panie przewodniczący tylko powiem. Nie są dwa hotele, to przecież z pani restauracji widać bardzo dobrze, ten hotel powstaje w miejsce panoramy następny i wydaje się, że my tak dużo mówimy, tam ma powstać obiekt. To jest ostatnia informacja. W tych dwóch obiektach będzie 1000 łóżek. Zatrudnienie ponad 200 osób. W tych istniejących dwóch hotelach pracuje ponad 170 osób. 170 osób to jest duży zakład pracy. Ja panią zapraszam. Sam, no zapraszam panią na kawę. Zobaczy pani, ile tam osób pracuje i to nie są głównie sprzątaczki, tylko kadra. Ja dokładnie badałem, żeby odpowiadając już może nie na sesję, żeby nie zanudzić, myślałem, że tych ze znajomością języków w Ostródzie się nie znajdzie. 75% w hotelu, na przykład Villa Port, to są Ostrudzianie, którzy pracują. Tam ponad 200 osób, czyli wkrótce nad Jeziorem Drwęckim 400 miejsc pracy powstanie. To samo z tym centrum targowym. Mówi pani o sezonie, to właśnie jest po to. Myśmy na ten temat wypowiadałem się po wielokroć, aż się sam sobą już nudzę. I myślałem, że to jest powszechna wiadomość. Po to jest to centrum targowe, które będzie żyło, ono bardziej w innych miesiącach niż lato będzie funkcjonowało. Tam się przewiduje po rozruchu około 50 imprez targowo-wystawowych, konferencyjnych. Wiele jest zaplanowanych. Docelowo w tym, powiedzmy, biznesplanie jest, że około 200 tysięcy ludzi rocznie, poza tymi turystami, którzy normalnie przyjeżdżają, w różnych okresach, listopad, grudzień, styczeń, będzie w Ostródzie. A więc to jest ta idea, żeby w Ostródzie sezon turystyczny trwał rok. Wielokrotnie to wyjaśniałem. Szkoda, że pani tego nie przyjmuje do wiadomości. Jesteśmy przy punkcie numer 6 i proszę na temat, bo już odbiegamy od tematu. Nie tutaj były, potem udzielę głosu oczywiście, tylko pani Makara, potem radny Starosiulewicz i potem radny Najmowicz i pan Kierozalski. W takiej kolejności, proszę bardzo. Ja jeszcze wracając do tej nieszczęsnej uchwały dotyczącej zespołu szkolnego przedszkolnego. Pani burmistrzu, w opinii miasta wychodzi na to, że zgłaszając tą uchwałę o usunięciu czegoś, czego nie ma, po pierwsze, pan robi to pod publikę, to po pierwsze, a po drugie, no niestety został pan pokonany przez grupę mieszkańców, grupę radnych, grupę referendalną. Powiedział pan, że pojawiły się nowe informacje, które skłoniły pana do podjęcia takiej innej uchwały, znaczy decyzji i wprowadzenia tego do dzisiejszego porządku obrad. Teraz pytanie, które informacje? Bo z tego co pamiętam, to zarzucał pan pewnym osobom z imienia i nazwiska, że manipulują danymi, manipulują kwotami, wręcz podważał pan ich inteligencję. Zarzucał pan, że robią wszystko pod publikę, że starają się skłócić zarówno mieszkańców, jak i radnych. Powiedział, to nie jest referendalna wypowiedź, to jest wypowiedź dotycząca... Pani ma już trzeci raz głos i no nie wiem, co zrobić. To już jest jedno i to samo. No. Szanowni Państwo, więc ja powiem tak, wydaje mi się, że zarówno ja, ponieważ wielokrotnie było mi to zarzucane, jak i zgromadzeni rodzice,
domagają się słowa przepraszam za podważanie inteligencji i za wszelkiego rodzaju zamieszanie, które wprowadził pan burmistrz uchwałą dotyczącą zamiarze likwidacji zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostródzie. Pan radny Stasiulewicz ma głos. Już tu się bije pianę i myślę, że tak, że składam wniosek o zamknięcie tej dyskusji, bo już przechyliliśmy szale w niedobrym kierunku. Natomiast tym, którzy, już chciałbym powiedzieć, proszę pojechać do Kielc. Jeżeli ktoś Kielce znał wcześniej, oni mają taką halę wystawienniczą i zobaczcie, jak teraz Kielce wyglądają. Złożyłem wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Panie radny, wcześniej już obiecałem udzielenie głosu, te dwa głosy i zamykam dyskusję. Proszę bardzo. No już tak na zamknięcie, z taką refleksją, bo szanowni państwo, to co pan burmistrz mówi tutaj ma wiele racji, bo rzeczywiście trzeba będzie zmieniać całą infrastrukturę. Te nowe obiekty są piękne, są potrzebne, ale są bardzo kosztowne. One obciążą nasz budżet. Dlaczego pozwalasz? No przecież to jest dyskusja na jaki temat? Zaraz do tego dojdę, panie radny. Proszę o spokój, bowiem nie ma się co denerwować. Pozwoli pan mi, ja zakończę to naprawdę sentencją, która będzie nawiązywała do tego. Co oznacza, że będziemy mieli mniej pieniędzy na oświatę, pomoc społeczną i tak dalej. I atmosfera, w której przejęliśmy początek reform, to, że była ona nieprzygotowana, to, że było w konflikcie społecznym zrobione, oddalają te reformy na lata. I w mojej ocenie, jak myślę w większości ludzi, jest to, że władza, żeby zacząć reformować i ciąć, musi zacząć od siebie. Tak jak to pokazał prezydent Francji, nowy prezydent Francji, który będzie musiał robić reformy i swoje apanaże, swojej grupy obciął o 30%. I jeżeli od tego my jako Rada nie zaczniemy, nie zaczniemy oszczędzać na sobie, na administracji, na wydatkach, powiedziałbym, reprezentacyjnych, to społeczeństwo nie przyjmie żadnych zmian oznaczających zmniejszenie, nie wiem, liczby klas w szkołach czy zmniejszenie zasiłków. Zapomnijmy o takiej oto sytuacji, że my będziemy jak pączki w maśle, a oni będą mieli zamykane szkoły. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny. Ja chciałbym ad vocem. Już do znudzenia to przypominam. Otóż już jestem radnym trzecią kadencję. Chciałbym powiedzieć tak. Przedstawia swoje propozycje pan burmistrz. Następnie rada to przegłosowuje. Otóż chciałbym powiedzieć, że te wszystkie urządzenia na nabrzeżu, kolejne etapy były przyjmowane stuprocentową zgodnością. Nie było przeciwnych głosów. I teraz obciążanie burmistrza za to, co tak naprawdę zrobiła Rada, bo to trzeba powiedzieć, trzeba było głosować inaczej. Myśmy jako Platforma głosowali przeciwko stadionowi, tak? Nie chcieliśmy wprowadzić. Pan głosował za stadionem. I teraz, proszę pana, pan obciąża burmistrza za to, że wydał pieniądze. No naprawdę, trzeba mieć. Ten stadion w moim przekonaniu sprawdził się. Między innymi dlatego, że ta demutalfa weszła, że różne rzeczy. No to jest tego typu kwestia i teraz ja tego nie rozumiem. Przecież tak naprawdę w systemie demokratycznym rządzą radni. Rządzą radni. Oni podejmują uchwały. Bez uchwały, bez budżetu, uchwalają radni. Burmistrz nic nie może zrobić. Może sobie co najwyżej pomyśleć o nabrzeżu i wszystko. Więc to chciałbym powiedzieć, więc nie mówmy teraz tego, że pan burmistrz to, pan burmistrz tamto. Podejmując decyzję o wydawaniu pieniędzy, wiedzieliśmy również, bo chyba wszyscy potrafimy sobie to wyobrazić, że w którymś momencie będzie trzeba się wziąć za reformę wydatków. No to jest dla mnie logiczne. I teraz pan burmistrz to robi. No, dziękuję. Chwileczkę. Czy do rzeczy, czy do projektu uchwały? Do projektu uchwały, proszę. Panie radny, mówił pan, że ja przerzucam. Ja tu nic nie przerzucam na burmistrza. Pan nie słuchał tego, co mówię, bo pewno się pan ekscytował. Niepotrzebne te nerwy. Ja po prostu wezwałem tylko, żeby jeżeli zaczynamy coś robić, to byśmy to robili z głową, zaczęli od siebie, żeby było to społecznie akceptowalne. I to był sens mojej wypowiedzi, nic więcej. No to po co pan głosował za?
Panie radny, nie głosowałem i proszę to jakoś udowodnić, także któryś kolejny raz panowie powtarzacie takie, a nie inne rzeczy i trudno dyskutować o faktach. Radny Najmowicz, króciutko, i radny Gudaczewski i zamykamy. Panie burmistrzu, ze sprawozdań za lata 2008-2012 wynika, że na oświatę wydatki majątkowe, jeśli mówię, ale wydatki majątkowe, to rozumiem, że inwestycyjne, wyszło 2 800 000. No i wiem, że jeszcze sala sportowa, kultura fizyczna, doliczam 4 800. To nie tak, jak tam pan powiedział tą liczbę, bo tak te 5 milionów tylko się tak lekką ręką. Trzeba być konkretnym. No ze sprawozdań wynika. Wydatki majątkowe 2008-2012 z planem na ten rok. 2 800 000 w oświacie i kultura fizyczna 4 800 000. No tak. Zdecydowanie mija się pan z prawdą, nie chcę użyć innego słowa. Zapraszam, jutro pokażę w dokumentach. Radny Gutaczewski, ja kończymy. Ja ze sprawozdań z wykonania budżetu to wziąłem. Jutro odpowiedź radny Gutaczewski i zamykamy dyskusję. Do tej cyfry dojdziemy. To może rzeczywiście na zakończenie ukłon w stosunku do pana Jana Losewicza za wywiad, który udzielił 2 lata temu, 3 lata temu w gazecie, i tylko jedno zdanie zacytuję. Pan burmistrz Jan Losewicz powiedział tak. Naszym naczelnym celem jako władz miasta jest rozwój turystyki w Ostródzie. W tym kierunku idą inwestycje takie jak budowa wyciągu na narciarzy wodnych, rewitalizacja plaży miejskiej oraz wytyczenie nowoczesnego toru kajakowego. To tylko początek naszych działań zmierzających do tego, by Ostróda stała się miastem turystycznym z prawdziwego zdarzenia. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do odczytania projektu uchwały. Zgłaszam wniosek formalny o odczytywanie podstaw prawnych na dzisiejszej sesji. Kto jest za nieodczytywaniem podstaw prawnych? Proszę bardzo. Za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przystępuję do odczytania projektu uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 maja 2012 w sprawie uchylenia uchwały nr 2098 przez 2012 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 10 lutego 2012 w sprawie zamiaru likwidacji zespołu szkolno-przedszkolnego. I to następuje podstawa prawna. Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Uchyla się uchwałę nr 2098 przez 2012 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 10 lutego 2012 w sprawie zamiaru likwidacji zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostródzie. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Ile? Ile za? 20? Ile głosów za? 20. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia karty współpracy Gminy Miejskiej Ostróda z organizacjami pozarządowymi. Proszę o zreferowanie tematu pana Piotra Gorzeleckiego, pełnomocnika do spraw organizacji pozarządowych. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panowie Burmistrzowie. W czerwcu 2008 roku ówczesna Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia karty współpracy Gminy Miejskiej Ostróda z organizacjami pozarządowymi. Niniejszy akt prawny normował podstawowe kwestie współpracy samorządu lokalnego z podmiotami z sektora pozarządowego. Te przepisy karty w istotny sposób regulowały takie sprawy związane jak procedurę prowadzenia konkursów, rozpatrywania tych ofert,
powoływanie składu komisji ofertowych, jak również formę sprawozdawczości. Jednakże przez okres 4 lat ustawodawca wprowadził szereg nowelizacji do podstawowego aktu, jakim jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w istotny sposób kolidują z obecnymi przepisami, jakby nie było obowiązującej wciąż karty współpracy. W wyniku wspólnej inicjatywy władz miejskich, władz organizacji, przedstawicieli organizacji pozarządowych podjęta została próba dostosowania tych przepisów karty współpracy z 2008 roku do obecnego prawodawstwa. Przedkładany projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z obecnymi już przepisami. Został pozytywnie zaopiniowany przez zespół doradczo-inicjatywny. Dlatego na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 burmistrz miasta przygotował i przedstawia Radzie niniejszy projekt uchwały. Dziękujemy dla pana pełnomocnika. Czy są głosy w dyskusji na ten temat? Jeżeli nie ma, przystępujemy do odczytania projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 maja w sprawie uchwalenia karty współpracy gminy miejskiej Ostróda z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie, i to następuje, podstawa prawna Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się kartę współpracy gminy miejskiej Ostróda z organizacjami pozarządowymi stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Traci moc uchwała numer 28/169/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 czerwca 2008 w sprawie uchwalenia karty współpracy gminy miejskiej Ostróda z organizacjami pozarządowymi. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba, jeden radny. Stwierdzam, że głosami 19 za przy jednym wstrzymujących uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy miejskiej Ostróda do realizacji w 2012 roku projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet 7 działanie 7 1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji pod działanie 7 przez 1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Proszę o zreferowanie projektu uchwały pana Kazimierza Wośka, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wysoka Rado, panowie burmistrzowie. W 2007 roku został zatwierdzony przez Komisję Europejską program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. W projekcie tym, w ramach tego programu operacyjnego, zakłada się realizację projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej. W tym roku, w 6. już edycji, dostaliśmy dotacje w wysokości 429 388 tysięcy złotych ze środków Unii Europejskiej. 15 koniecznym warunkiem jakby do realizacji tego projektu systemowego jest posiadanie wkładu własnego w wysokości 15%, środki w wysokości 45 087 zł i 84 groszy są zabezpieczone w budżecie jednostki. Są to środki przeznaczone na zasiłki dla 103 beneficjentów projektu. Pozostałe 4% zabezpieczone są przez samorząd województwa. Głównym celem programu MOPS-owskiego jest aktywizacja, zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej przez udział w aktywnych formach integracji.
Te cele szczegółowe dotyczą poprawy funkcjonowania rodzin, wzrostu kwalifikacji, umiejętności zawodowych, psychospołecznych, niezbędnych na rynku pracy, wzrost integracji społeczno-zawodowej oraz poprawa sytuacji finansowej. Podstawowe działania, jakie będziemy podejmować w ramach tych projektów, to jest między innymi są to szkolenia zawodowe w zawodach kucharz i zawodu pokojowa. Będziemy realizowali działania polegające na warsztatach poszukiwania pracy, indywidualne doradztwo zawodowe, usługi doradztwa zawodowego, warsztaty poszukiwania pracy oraz między innymi też będą realizowane kursy praw jazdy dla beneficjentów. Zawodowego. Praw jazdy? Praw jazdy będzie 10 dla 10 beneficjentów. W tym roku będziemy mieli dla 10 beneficjentów. W największym skrócie to jest to. Proszę Radę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję dla pana dyrektora za zreferowanie tematu. Czy są głosy w dyskusji? Jeżeli nie ma, przystępuję do odczytania projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 maja 2012 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Ostróda do realizacji w 2012 roku projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 7 Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na podstawie następuje podstawa prawna. Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf 1. Gmina Miejska Ostróda przystępuje w 2012 roku do realizacji projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet 7. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Paragraf 2. Gmina Miejska Ostróda przeznacza na realizację w 2012 roku projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie wsparcie na starcie program aktywizacji podopiecznym MOPS Ostróda, realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki finansowe jako wkład własny w wysokości 45 087,84 zł, słownie 45 087 zł. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Czyli 18 jest na sali, nie głosował, czyli stwierdzam, że przy 18 za, uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu 9 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21.117 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 marca 2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Ostróda na 2012 rok. O zreferowanie proszę panią Elżbietę Kłosowską, naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska. W
Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Chciałam tu nawiązać do uchwały podjętej 30 marca tego roku. Ta uchwała dotyczyła przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie naszego miasta. I w tej uchwale powinniśmy byli wskazać gospodarstwo rolne, które zaopiekuje się zwierzętami gospodarskimi. Uzupełniliśmy to, mamy już umowę podpisaną i chcielibyśmy właśnie w punkcie 9 dodać punkt 3 tego programu, który brzmi: opiekę dla zwierząt gospodarskich zapewni zakład rolny pan Piotr Franciszek Madej Karnity. Wypadło na pana Madej, ponieważ w Ostródzie tutaj w naszych okolicach mieliśmy już przygotowane rozmowy, wstępnie wszystko było omówione, ale niestety nasi tutaj gospodarze nie zdecydowali się na podpisanie tej umowy, stąd wybór padł na Karnity. Dziękuję. Dziękuję bardzo za zreferowanie tematu. Czy są głosy w dyskusji? Radny Kierozalski, proszę bardzo. Chciałem przy okazji zapytać, bo w tym programie jest też program chipowania, oznaczania zwierząt, tak? Czy już on ruszył, tak? Tak, umowy zostały podpisane z trzema gabinetami weterynaryjnymi, w tym jest lecznica. Podpisane zostały umowy na chipowanie, sterylizację, kastrację i... Tak, więc to jest lecznica weterynaryjna przy ulicy Mickiewicza. Gabinet pana Fetera, to jest Grunwaldzka, tak, i trzeci to jest gabinet pana Kurasa, Następowskiego. 21 stycznia Stępowskiego, tam tak z tyłu za sklepem spożywczym jest ten gabinet. Dziękuję. Nie, temat został poruszony. I kto jeszcze chciał zabrać głos w dyskusji? Wyżej, Basiu. Pani Jankowska, proszę. Ja to nie odnośnie tej uchwały, tylko takie zapytanie moje do pana przewodniczącego. Na każdym dokumencie jest napisane, że opinia radcy prawnego zostanie uzupełniona. Na każdym jednym dokumencie. Po prostu tu jest, no nie wiem, dlaczego to tak jest napisane, czy po prostu radcy prawnego w tym momencie nie było. Jest już uzupełniony. Czy mogę się odnieść? Proszę bardzo. Po prostu dlatego, że umowa była już przygotowana na inne gospodarstwo rolne i do tego była przygotowana ta uchwała, ale wycofała nam się ta osoba w ostatniej chwili, dlatego została sporządzona ponowna i tutaj trzeba było uzupełnić opinię radcy prawnego. Dlatego ja wpisałam. Panie radco, proszę bardzo, obecny pan radca ma głos. Radca prawny zatwierdzał. Proszę bardzo, panie radco. Tak, tutaj akurat w tym przypadku tak było, została przygotowana uchwała i wycofała się pani, więc trzeba było mieć kogoś innego. Na tamtej uchwale pierwotnej było. Pozostałe to różnie to były przyczyny. Czasami cofałem do poprawki, czy kolega cofał do poprawki i po prostu nas któregoś dnia nie było, a trzeba było wysłać radnym. Te opinie zostały uzupełnione, są w aktach. Jeżeli Państwo na przyszłość sobie życzą, że jeżeli jest taki dopisek, żeby jeszcze raz po podpisaniu przesyłać uchwały, no to już do biura proszę. No to z różnych przyczyn, bo były przeniesione na przykład dwa dni wcześniej do poprawki, coś tam trzeba było zrobić, więc nie w tym terminie siedmiodniowym by nie zostały przesłane. Dziękuję bardzo. Zresztą są głosy w dyskusji, ale ile nie, przystępujemy do odczytania projektu uchwały. Uchwała numer 23 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 maja 2012 w sprawie zmiany uchwały nr 21/117/2012 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 marca 2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Ostróda na 2012 rok. Na podstawie, tutaj długa podstawa prawna,
Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W załączniku do uchwały nr 21/117/2012 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 marca 2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Ostróda wprowadza się następujące zmiany. A. W paragrafie 9 dodat punkt 3 w brzmieniu. Opiekę dla zwierząt gospodarskich zapewni zakład rolny pana Piotra Franciszka Madej, Karnity 8-14-140 Miłomłyn. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kto jest za podjęciem przeczytanej przeze mnie uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przy obecnych 19 radnych, 19 za, stwierdzam, że uchwała została podjęta.